Szanowni Państwo, siostry, bracie, dziękuję za to, że przyjęliście kolejny raz to zaproszenie. Ostatni, ale jak słyszeliśmy, w Rywałdzie będą kolejne wydarzenia, więc może się jeszcze spotkamy. Przypomnę tylko, że 2 miesiące temu, kiedy byliśmy z księdzem biskupem, ja pozwolę sobie powiedzieć kilka słów o takiej historii pobytu księdza prymasa, uwięzienia pobytu, żeby to dobrze zabrzmiało. Uwięzienia. Miesiąc temu mówiłem z kolei o takiej trochę sylwetce duchowej księdza prymasa i zachęcałem was do lektury zapisków więziennych. Być może nie trzeba was zachęcać, bo ta lektura jest dla was i znana, i oczywista. I tam między innymi dotykałem wątku maryjnego, właściwie takiego oczywistego w takiej perspektywie życia, duchowości. Tego też, co się rodziło w czasie uwięzienia właśnie księdza prymasa, także i tutaj. Ja mówiłem o tym, że sam prymas nas, gdybyśmy my to wymyślili, może nie wydedukowali, a sam prymas nam mówi w jednym ze swoich listów tutaj właśnie do Rywałdu, że to tutaj zrodziła się ta myśl oddania się Matce Bożej, jak ona zaczęła się rozwijać. I dzisiaj chcę wam zaproponować taką może trochę szerszą perspektywę patrzenia na posługę księdza prymasa, ale oczywiście wpisaną także w historię Rywałdu i w historię właśnie jego maryjności, bo prymas niewątpliwie kojarzy nam się z maryjnością, ale to jest mało. Myślę, że można powiedzieć, że my wszyscy jesteśmy też takim pokoleniem, które jakby uczyło się od prymasa właśnie tego zawierzenia. I może będziemy to jeszcze bardziej widzieć, nie wiem, za jakiś moment, ale w każdym razie tak można powiedzieć, że jesteśmy tym, którzy jakby korzystają z owoców tego i owoców, ale i też, bo część z nas ma w życiorysie księdza prymasa, jakby jego życie, jakby mogliśmy dotknąć tego zawierzenia chociażby przez fakt, nie wiem, peregrynacji obrazu kopii jasnogórskiej, która w latach na przykład 80. wędrowała po naszych parafiach, ale także i później, przecież już za historii diecezji toruńskiej. Ja chcę wam trochę przybliżyć, może trochę znaną wam historię, głównie z perspektywy Rywałdu, ale może taką perspektywę właśnie maryjną, właśnie z perspektywy koronowanych wizerunków maryjnych przez prymas. Wziąłem takie kryterium województwa, no bo to trzeba jakieś kryterium wziąć, to nie jest takie może pełne kryterium, ale okazuje się, że na terenie naszego województwa spotykamy aż 6 ośrodków, które koronowo, 6 sanktuariów, które właściwie wykwitły, można powiedzieć, zaowocowały po tych koronacjach. Markowice, Bydgoszcz, Pieranie, Toruń, Rywałd, to jest chronologicznie, Obory, a jeszcze między nimi jest, przypomnę, to nie będę mówił szczegółowo, ale prymas jeszcze na terenie naszej diecezji, gdyby pójść takim tropem, to prymas jeszcze koronował wizerunek w 79 roku, dokładnie 2 lipca, figurę Matki Bożej Lipskiej. I myślę, że wielu z was było na odpuście, więc wiecie, że to jest też dla nas, dla diecezji, takie ważne miejsce. Ale i właśnie pozwólcie, że trochę tak szerzej powiem, właściwie wymieniając tylko podstawowe dane. Nie wiem, czy wszystkie miejscowości kojarzycie w ogóle, bo ja sam, jest jedna miejscowość, w której nie byłem, to Pieranie, nigdy tam nie byłem, muszę tam w końcu kiedyś pojechać, ale w każdym razie może też was to trochę zainteresuje, trochę więcej miejsca poświęcę Rywałdowi. Nie wiem, czy wiecie, że w świetle takich badań, które sam wyczytałem, ksiądz prymas w ciągu swojego, no właśnie, prymasostwa koronował w sumie, dokonał koronacji w sumie aż 41 wizerunków maryjnych różnych. To są obrazy, figury zasadniczo, piety i 6 rekoronacji, czyli bardzo dużo. I spośród tych 47 można powiedzieć, że my aż 7 spotykamy w naszym regionie. I w pewnym sensie trudno zrozumieć tą sylwetkę też maryjną prymasa, nie dotykając właśnie tych wydarzeń koronacyjnych. Każda miejscowość oczywiście ma swoją historię, każdy wizerunek ma swoją historię. Przebieg tych uroczystości jest troszkę podobny, ale przywołam kilka faktów. Chronologicznie
Pierwsza miejscowość to jest Markowice. Może część z Was było po drodze kiedyś, jak się jechało na Poznań z Torunia, to zawsze jechało się przez Markowice, a teraz no już właściwie no niby się jedzie, ale jedziemy obwodnicą, więc już właściwie nie zjeżdżamy do tych Markowic. Tam to jest właśnie klasztor po karmelitach. Potem my znamy tą historię, kiedy tam przebywali oblaci, już oblatów nie ma. To jest teraz miejsce, sanktuarium, którym opiekują się księża diecezjalni. To jest ten archidiecezji gnieźnieńskiej. I tam prymas dokonał koronacji figury Matki Bożej z Dziesiątkiem Jezus. To jest figura pochodząca z przełomu XIV-XV wieku. Już o koronacji w tym miejscu myślał prymas August Chlont. Ale kroki podjęto dopiero po wojnie w 1963 roku. W następnym roku, czyli w 1964, ksiądz prymas Stefan Wyszyński, to był czas, kiedy był Sobór Watykański II, i zawiózł dokumenty, to były teren jego archidiecezji, z prośbą właśnie o koronację. I prośba została przyjęta, pozytywnie rozpatrzona i 22 sierpnia 1964 roku właśnie oblat ksiądz Eugeniusz Laskowski, proboszcz parafii sanktuarium, odebrał właśnie dokumenty. Na dzień koronacji wyznaczono datę 27 czerwca następnego roku, 65 roku. I koronatorem miał być ksiądz prymas. To jest też prawie zawsze tak, że do tej koronacji oczywiście są przygotowania i coś, co jest także w Rywaldzie, jak znamy tą historię przygotowań, że w sąsiednich parafiach dokonują się takie, mają miejsce takie misje maryjne. Tu było podobnie. Właściwie w wielu parafiach okolicznych przeprowadzono takie specjalne misje od 16 do 23 maja. I potem już właściwie wszystko koncentrowało się wokół Markowic. Już dzień wcześniej przybył 26 do Markowic biskup pomocniczy, biskup Jan Czerniak, i tam już odprawił nabożeństwo. Potem wieczorem jeszcze wtedy, najczęściej o północy, odprawiano taką pasterkę maryjną i trwało i wcześniej, i później czuwanie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Od wczesnych godzin rannych odprawiano też właściwie co godzinę Eucharystię. To też jest właściwie charakterystyczne dla każdego z tych miejsc, dla matek, dla ojców, dla dzieci, dla młodzieży. No i potem przychodził taki moment centralny, tutaj akurat o godzinie 11. I to był moment centralny. Tą figurę wyniesiono na plac, bo często te koronacje, tak samo i u Was, przecież miały miejsce na placu, na zewnątrz świątyni. I coś podobnego, też charakterystycznego w każdym z tych miejsc, że ksiądz prymas nie przewodniczył Eucharystią. Zresztą dopiero potem, można powiedzieć, że jeszcze nie było wtedy tych Eucharystii, które my tak dzisiaj dobrze znamy, takich koncelebrowanych, to dopiero powoli wchodziły te Eucharystie, na pewno w 65 roku nie było jej jeszcze tutaj. I akurat tam, zresztą tak było dosyć często, ale to jest teren archidiecezji gnieźnieńskiej, więc prymas na pewno sam dokonał osobiście wyboru, że mszy świętej przewodniczył jego, można powiedzieć, przyjaciel, ten, który doświadczył najbardziej może spośród biskupów, obok biskupa Kaczmarka, który też tutaj był, dobrodziejstwa minionego systemu, ksiądz arcybiskup Antoni Baraniak. On przewodniczył Eucharystii, natomiast ksiądz prymas wygłosił kazanie. To kazanie się zachowało, ono jest wydane w dziełach takich zebranych księdza prymasa, można je sobie odczytać. Uroczystość zakończyła się, zawsze jest taki moment też zawierzenia nie tylko parafii, sanktuarium, ale właściwie jakiegoś terenu. Wiemy, że ta figura Matki Bożej to ma też taką atrybucję, że to jest Pani Kujaw, i można powiedzieć, że dla Kujaw to jest jedno z tych miejsc bardzo ważnych, jeżeli chodzi o kult maryjny. Przyjmuje się, że było około 8 tysięcy wiernych na tym wydarzeniu koronacji.
W 66 roku miała miejsce koronacja w Bydgoszczy, koronacja tym razem obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości. Ponieważ to było w roku milenijnym, czyli tym 66, gdzie odbywały się w różnych, głównie w centralnych miejscach diecezji, ale tak nie było zawsze, na przykład w diecezji tej dużej chełmińskiej, w Toruniu były obchody, a nie w Pelplinie i w Chełmży. Dlatego, że właśnie prymas koronował w roku milenijnym ten wizerunek, to przyjmuje się, że to wręcz taka była koronacja milenijna albo nawet obchody milenijne w Bydgoszczy. Przypomnę wam, że Bydgoszcz przez wieki, właściwie może nie przez wieki, bo to od XIX wieku, dopiero od zaborów, należała do archidiecezji gnieźnieńskiej, więc to był teren, w którym pasterzem był ksiądz prymas, więc no, można powiedzieć, był on u siebie. Ten obraz Matki Bożej Pięknej Miłości to jest obraz z kościoła Farnego, tego głównego miasta Bydgoszczy, który dzisiaj jest katedrą od tych kilkunastu lat. Tak się ciekawie właśnie złożyło, że dzisiaj w katedrze właśnie bydgoskiej jest ten obraz koronowany przez księdza prymasa. Mówi się, że to jest jeden z najpiękniejszych obrazów przedstawiających właśnie Maryję, pochodzący z XV wieku. Czyli to jest bardzo stary, to nie jest ikona, to jest obraz. I wiemy, że koronacja była planowana, aby miała się odbyć na, bo ten kościół Farny jest na Starówce, na Starym Rynku, ale władze nie pozwoliły na koronację na Starym Rynku i przeniesiono tą koronację, ona miała miejsce 29 maja 66 roku na plac przy kościele nowej parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I dzisiaj ta parafia, mamy, zachowały się zdjęcia, ma taką właśnie pamiątkę. Co ciekawe, nawet nie pozwolono przewieźć jakoś uroczyście tego obrazu, tylko ten obraz został przewieziony, tak mamy w relacjach wszystkich, prywatnym samochodem. Prywatnym samochodem przewieziono obraz i tak samo go odwieziono po koronacji. Tutaj w tej koronacji przewodniczył, mszę świętą odprawił biskup Jan Czerniak, biskup pomocniczy, natomiast ksiądz prymas wygłosił kazanie. To jest 66 rok. Następna koronacja miała miejsce, no właśnie, w wspomnianej już przeze mnie miejscowości Pieranie. Może ktoś z was tam był. W 67 roku Pieranie to jest miejscowość położona koło Inowrocławia, czyli też teren archidiecezji gnieźnieńskiej. Tam jest obraz Matki Bożej, zwanej Matką Bożą Łaskawą. Obraz ten został namalowany około 1520 roku, czyli też mamy bardzo stary wizerunek i jest jedną z kopii, wielu kopii obrazu Matki Bożej z Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. Pierwsza informacja o obrazie została odnotowana dosyć późno w wyposażeniu kościoła na początku XVIII wieku, ale już od XVIII wieku mamy założoną Księgę Łask. To jest w ogóle coś też interesującego, bo dla wielu miejscowości, no właśnie, żeby posiadać z XVIII wieku już Księgę Łask, no chociażby Rywałt, nie ma takiej Księgi Łask z okresów nowożytnych. Są jakieś ślady oczywiście rozwijającego się kultu, ale takiej klasycznej Księgi Łask nie ma. Główna uroczystość miała miejsce 3 września 67 roku. Mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Antoni Baraniak. I tu ciekawe, kazanie w czasie tej Eucharystii wygłosił biskup włocławski, bo Antoni Pawłowski, bo to już jest teren trochę takiej, trochę wspólnej historii. Diecezja włocławska, wiecie, ona kiedyś sięgała od Włocławka po lewej stronie rzeki Wisły aż do Gdańska. I historie wielu miejscowości też mają w swoich historiach też okres włocławski, nawet dłuższy niż gnieźnieński, bo ta diecezja włocławska powstała, nawet genezą sięga Kruszwickiej, ale już zostawmy to, początku XII wieku. Na pewno wtedy we Włocławku jest siedziba diecezji i całe Pomorze i ta lewa strona rzeki, teren od lewej rzeki, strony rzeki Wisły aż po Gdańsk do
mniej więcej 1821 roku, kiedy był zatwierdzony przez papieża nowy podział diecezjalny, nowe granice, czyli bardzo długo ten teren Pomorza, części, dużej części Kujaw należał do diecezji włocławskiej. I tam akurat biskup pawłowski, natomiast aktu koronacji dokonał prymas i na końcu też zabrał głos. To jest niewielki ośrodek religijny. Tam przyjmuje się, że zebrało się około 5,5 tysiąca wiernych w czasie tej koronacji. Bardzo dużym wydarzeniem była kolejna koronacja. To jest koronacja obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, właściwie ikony u toruńskich redemptorystów w 1967 roku w Toruniu. Tu już pewna grupa osób posiada w swoich życiorysach to wydarzenie, bo to było ogromne wydarzenie. Około 30 tysięcy osób się zebrało. Mamy dużo ilustracji, dużo zdjęć i cała grupa osób posiada właśnie w swojej historii to wydarzenie. 1 października 1967 roku. To jest ikona, która jest kopią jedną właściwie z setek, albo już można powiedzieć tysięcy, ale wiernych, ponumerowanych takich kopii, wykonana w 1902 roku tej ikony z Rzymu, z sanktuarium właśnie Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który jest w Rzymie, zaraz niedaleko, tutaj Santa Maria Maggiore właśnie jest ta świątynia. I ta ikona została wykonana dla takiej parafii Osiek, nazwany Osiekiem Rypińskim, też jak się jedzie z Brodnicy na Rypin, to właśnie jest taka miejscowość. I ona została tam wykonana właśnie dla tej parafii. Na początku mamy nawet dokładną datę, kiedy została zainstalowana. Dynamicznie się rozwijał kult maryjny w tym miejscu, ale przyszedł tam taki trudny moment w rozwoju tego kultu, mianowicie rozwój mariawityzmu w diecezji płockiej był. I mariawici mieli też ogromny kult do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I w którymś momencie, wiecie, się pojawił problem, bo ta Matka Boża Nieustającej Pomocy, jej wizerunki zaczęły się kojarzyć, przynajmniej w diecezji płockiej, w jej niektórych częściach, z mariawityzmem, z rozwojem mariawitów. I przyszedł moment, kiedy jakby, można powiedzieć, odsunięto tą ikonę, zresztą zmieniono proboszcza w tym osieku rypińskim i usunięto tą ikonę Matki Bożej, właściwie wydaje nam się gdzieś pewno do zakrystii. I mówię trochę więcej o tej historii, bo jest niesamowicie ciekawa. I ta ikona trafiła do redemptorystów. Dlaczego? Bo oni tam przyjechali, żeby mieć misję, tak jak przyjeżdżają redemptoryści, żeby mieć misję, szczególnie właśnie w tym trudnym też trochę miejscu, gdzie ten mariawityzm się też rozwijał, kojarzył się z tą Matką Bożą Nieustającej Pomocy. I można powiedzieć, że ci redemptoryści, jakby to powiedzieć, nie wiem, trzymali, nie wiem, wyrywali sobie włosy z głowy, bo co się stało właśnie z ich wizerunkiem tak charakterystycznym dla nich, że on się tutaj tak źle kojarzy. I kiedy mieli to renowację misji, to proboszcz im ofiarował tą ikonę i oni ją zabrali z tej parafii. I w tym czasie powstawała placówka w Toruniu. I powstawała kaplica, bo jeszcze nie ten kościół właśnie na Bielanach. I redemptoryści dosłownie w krótkim czasie, w marcu zabrali 28 roku, a już koniec maja przekazali ją do tej placówki w Toruniu. I tak się złożyło, że ta ikona trafiła do Torunia. I od tego roku jakby wokół niej zaczął się rozwijać dynamicznie kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Bardzo mocno, do tego stopnia, że biskup Chełmiński właściwie z tego miejsca wręcz uczynił centrum kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Tym biskupem szczególnie, który mocno też rozwijał ten kult, był biskup Kazimierz Józef Kowalski po II wojnie światowej. Ogromny i dla niego Toruń to właśnie Matka Boża Nieustająca i w ogóle cała diecezja chełmińska. Stąd od diecezji chełmińskiej być może w skali takiej całej diecezjalnej to najszybciej zaczęto wprowadzać nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W mojej rodzinnej parafii papowo-biskupie połowa lat 60. jest początek nowenny nieustający, czyli tej środowego nabożeństwa. Może wy też kojarzycie, że przecież jeszcze za mojego życia, nie jestem stary ani młody, ale pamiętam, że w środę nie było Eucharystii, tylko była nowenna w małych parafiach wiejskich. Więc tam się rozwijał niesamowicie, między innymi, w dużej mierze dzięki temu ośrodkowi toruńskiemu, kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Więc no, ta prośba, pytanie o koronację to była tylko kwestia czasu. I rzeczywiście
rzeczywiście w 66, w 67 roku jakby poczyniono starania oficjalne, żeby ukoronować ten wizerunek. I rzeczywiście przyszła zgoda, żeby koronować. Wiemy, że ten dokument zgody przywiózł arcybiskup krakowski Karol Wojtyła do Polski. Nie wiadomo było, czy prymas pojawi się na tej koronacji, dlatego że miał być, w tym czasie był synod biskupów w Rzymie, ale szczęśliwie czy nieszczęśliwie nie pozwolono wyjechać prymasowi, nie dano mu paszportu i nie wyjechał i mógł się pojawić w Toruniu. I to było wielkie wydarzenie. To już zaczęło się wieczorem, w sobotę 30 września, potem właśnie w niedzielę. Mamy, możecie łatwo znaleźć też w internecie wiele ilustracji, właśnie tłumy. Jest bardzo takie ciekawe zdjęcie, jak stoi cała taka grupa sióstr pasterek. Siostry były w Toruniu, przecież wtedy cała grupa sióstr pasterek, jest takie ujęcie, jest na placu tym kościelnym przed redemptorystami, bo cała koronacja była na tym placu, placu kościelnym. Wielkie wydarzenie. Myślę, że w historii tych koronacji, chyba które wymieniam, to nie ujmując nic temu miejscu innym, to tamta koronacja w Toruniu chyba się odbiła najszerszym echem. Może też dlatego, że to z racji dużego ośrodka i z racji tego, że państwo dało tyle konkurencyjnych wydarzeń, że wszyscy, bez względu na to, po której stronie byli, wszyscy świętowali i wszyscy wiedzieli, że dzieje się coś ważnego w Toruniu. Czy on był na zawodach, nie wiem, latawcowych, samolotowych, czy tam jakiejś tam akcji, prawda, jesień, prawda, 67, to było bez znaczenia. Wszyscy mają w życiorysach to, że prymas był i że była koronacja. Potem mamy już kilka lat przerwy. Zostawiam tą historię LIP, bo w tym kluczu wojewódzkim, to jest poza województwem kujawsko-pomorskim. Kolejna koronacja to jest Rywałt, czyli to miejsce, to jest ten drugi pobyt księdza prymasa w Rywałcie. Tak przynajmniej nie znamy innego oprócz tego czasu uwięzienia. I tutaj mała taka oczywiście dygresja. Kiedy prymas jechał na koronację, to po drodze zatrzymał się u sióstr pasterek. I u sióstr pasterek nawet jest dosyć taki wpis w księdze domu generalnego właśnie, że tam był, że się spotkał, miał małą egzortę, takie właśnie spotkanie z siostrami, więc w tych śladach księdza prymasa mamy też ten ślad właśnie obecności księdza prymasa właśnie w Jabłonowie Pomorskim i siostry mają się do czego też odwołać i w tym czasie, kiedy my tak intensywniej patrzymy na prymasa, też przywołać te pamiątki właśnie, żeby one nas zachęcały, żeby się trochę nad nim pochylić, dotknąć jego nauczania, spotkać się z nim. Tutaj historię tego miejsca to wy dobrze znacie. Ja was tylko przypomnę wam, że ta figura to też jest średniowieczna, przełom XIV-XV wieku, tak zwana Madonna tronująca. Jej historia nie jest dokładnie znana, tak jak i wiele wizerunków nie posiada takiej szczegółowej historii, nie wiem, jak mówiłem o Matce Bożej, tej w ikonie toruńskiej. To, co jest ciekawe, to czasami się, nie wiem, pomija albo, nie wiem, wręcz nie wymienia, to, że wszystko wskazuje na to, że ta figura, nawet tradycja mówi, że zakonnik z Radzynia, zakonnik, czyli krzyżak, no, żeby to było jasne, trzeba powiedzieć, że to krzyżak zrobił tą figurę, jeżeli przyjąć rzeczywiście, że to zakonnik. Bo to zakon maryjny, chociaż nam się może tak nie kojarzyć, ale rzeczywiście my mamy bardzo dużo tych figur maryjnych z czasów krzyżackich. Gdybyście kiedyś przeglądali inwentarze kaplic krzyżackich, to w każdej kaplicy znajdziecie figurę Maryi z Dzieciątkiem Jezus. Prawie w każdej w inwentarzu mamy odnotowane korony na tych, na skroniach, na głowach Jezusa i Maryi, jakiś płaszcz. Już kiedyś to nie wiem, czy to mówiłem, gdybyśmy przyjęli kryterium, a takie się kiedyś przyjmowało, że jak był wizerunek, no właśnie miał korony i miał płaszcz, berło, prawda, Maria trzymała, nie mając dokumentu, że tutaj jest ośrodek sanktuaryjny, to byśmy powiedzieli, że te małe kaplice w tych domach krzyżackich, zwane te domy najczęściej zamkami, no to też trochę nas myli, to byłyby sanktuaria. W każdym klasztorze krzyżackim byłoby sanktuarium maryjne. No i pewno
Nie mamy innej. Wszystkie te początkowe legendy mówią o tym zakonniku z domu zakonnego w Radzyniu. Cała historia, jak ona się tutaj znalazła, potem ten okres międzywojenny, który bardzo mocno też jest związany z rozwojem kultu. Warto dodać, że w okresie międzywojennym księża diecezjalni prowadzili ten ośrodek, bo przecież kapucyni od Kasaty w latach 30. dopiero wrócili po II wojnie światowej do tego miejsca. Więc ten taki czas też związku tego miejsca z Romami, to jest czas, kiedy księża diecezjalni posługiwali tutaj w tym miejscu. O zgodę wystąpiono w 71 roku. I tu mamy na przykład już taką historię człowieka, natrafiamy, człowieka właściwie legendy, jeżeli chodzi o zakon kapucynów, żyjący jeszcze, Pan Bóg mu błogosławi, mianowicie ojciec Gabriel Bartoszewski, który jest właściwie, nie wiem, ojcem połowy różnych procesów beatyfikacyjnych, kanonizacyjnych w Polsce, albo pomagał, czy też inspirował właśnie, co należy robić. I on był wtedy prowincjałem, czyli na początku lat 70. I to on między innymi był z tym, który wystawiał, czy prosił o koronację. I to on był na koronacji oczywiście obecny jako prowincjał w tym miejscu. Dzień koronacji ustalono na dzień 3 września 72 roku. I moi drodzy, też znacie, myślę, zdjęcia, bo one się gdzieś tu pojawiają, są też w archiwach, na stronie tutaj tego sanktuarium właśnie tłumów ludzi, którzy byli obecni. Koronacja była tutaj właśnie przed świątynią. Ja chcę wam przytoczyć fragment kazania księdza prymasa, bo przewodniczył Eucharystii jak zawsze Antoni Baraniak. Ale mamy zachowany treść kazania. Ona jest naprawdę bardzo ciekawa. Ja bym nawet tutaj zasugerował, żeby się nim trochę zająć. Tym bardziej, że ksiądz prymas odwoływał się, co tu będzie za 50 lat. A za 50 lat to znaczy za rok. Co tu będzie za rok? I przytoczę wam taki fragment, bo myślę, że on jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry i można go wykorzystać w różnych miejscach i na rekolekcje i próbować odczytać myśl księdza prymasa jako proroka. Ksiądz prymas tak jakby zadawał w którymś momencie pytania i mówił tak: moglibyśmy postawić pytanie, ile ludzi za 50 lat przybędzie do Rywałdu na uroczystość narodzenia Najświętszej Marii Panny? Czy te łąki zakwitną jak dzisiaj twarzami rozmodlonych ludzi i barwami ich ubrań? Czy wasze córki zdolne będą do takich ofiar i poświęceń jak wy, matki? Czy wasi synowie będą tak wytrwali w pracy na rolu jak wy, ojcowie? Czy nie zniszczą, nie zmarnują waszego trudu, jaki włożyliście w ziemię ojczystą? Można i trzeba sobie te pytania stawiać. Trzeba się wspólnie zastanawiać nad losem naszego narodu. I kolejna myśl. Jakże dzisiaj często, niestety, milkną kołyski, nie płaczą niemowlęta, nie ma radości w rodzinach, zamyka się szkoły. Początek lat 70. 72 rok. Zamyka się szkoły, gdyż brak jest dzieci. Więcej jest zgonów, aniżeli urodzin. Jeżeli tak nadal będziemy postępowali, to prawdopodobnie za 50 lat, znowu wraca, plac ten będzie pusty. A cóż warta jest ziemia, co znaczy ojczyzna i naród bez ludzi? Bardzo ciekawe myśli, naprawdę. Pierwszy taki, można powiedzieć, taki przekaz wiary, bo to pytanie o synów, o córki, on najpierw jest, czy oni tu przyjdą jako rozmodleni i zapełnią ten plac, ten przekaz wiary, że on jest, jak to będzie wyglądać, a potem ta sprawa dotycząca dzieci, gdzie życie jest, no można powiedzieć, tak integralną częścią przepowiadania dobrej nowiny, życia. Na tych uroczystościach zebrało się, takie są dane, jeżeli chodzi o archiwum w Kurii, w Pelplinie i tutaj u ojców, od 20 do 30 tysięcy wiernych, czyli bardzo dużo, bardzo dużo. 20 biskupów, prawie 300 kapłanów. Chyba nie było takiego wydarzenia potem.
kolejnego w historii Rybałtu. I moi drodzy, ostatnia koronacja, też trochę taka symboliczna, figury Matki Bożej Bolesnej w oborach, 76 rok. Obory nam się kojarzą z klasztorem karmelitów, też takimi wydarzeniami religijnymi, tymi czuwaniami. I tam kultem otaczana jest figura Matki Bożej Bolesnej. Zaczęto starać się o koronację w 74 roku, czyli niecałe 2 lata. Ten wizerunek Pieta pochodzi prawdopodobnie z przełomu XIV-XV wieku i pierwotnie znajdował się w klasztorze karmelitów w Bydgoszczy. I od XVI wieku jakoś kult rozwija się, przynajmniej można go śledzić już w Bydgoszczy, a na początku XVII wieku tą Pietę przeniesiono do nowej fundacji karmelickiej w Oborach. I od XVII wieku ta historia tej Piety związana jest z Oborami. Oczywiście całe przygotowania, gdzie zaczyna się wieczorem, nieszpory, jakaś uroczysta procesja, wyniesienie też tej Piety na te błonia, tam to jest piękny też teren. I tutaj ciekawe jest, kto przewodniczył tej mszy świętej, takiej dziękczynnej. Przewodniczył biskup chełmiński Bernard Czapliński. To jest ciekawe, dlaczego Bernard Czapliński? Dlatego, że Bernard Czapliński, myślę, że to miejsce kojarzono jako miejsce też martyrologii duchowieństwa, ale też i świeckich, nie tylko diecezji chełmińskiej, ale też diecezji chełmińskiej. Biskup Bernard Czapliński to jest jeden z tych, który w czasie wojny, właściwie całą wojnę spędził w obozach, w więzieniach i obozach. A klasztor karmelitów w Oborach w czasie wojny był takim miejscem więzienia czasowego wielu księży. Myślę, że gdzieś to może wam ta historia jest znana. Tam są też pamiątki, bo cała grupa też księży diecezji płockiej tam była właśnie przetrzymywana, ponieważ to jest ten cześć właśnie tej diecezji. I tam poproszono, aby tej mszy dziękczynnej już po koronacji, bo najczęściej tak było, najpierw koronacja, potem msza, przewodniczył właśnie biskup chełmiński Bernard Czapliński. To jest też bardzo ciekawe, że właśnie on, do niego poproszono właśnie, a kazanie wygłosił właśnie ksiądz prymas Wyszyński. Przyjmuje się, że w czasie tej koronacji było około 30 tysięcy też wiernych. Te koronacje, mamy takie opracowanie pani Heleny Kupiszewskiej, to jest pani z Instytutu, zrobiła taką w ogóle całą, podzieliła te wszystkie te koronacje, wszystkie, które dokonał prymas. Mówi, że były koronacje w roku nowenny i akurat u nas to wypada, że to Markowice, czyli jeszcze przed przygotowaniem, czyli przygotowanie do obchodów milenijnych. Potem koronacja milenijna to Bydgoszcz. Koronacje pomilenijne to Pieranie, Toruń, Rywałt. A ta koronacja w Oborach w 76 roku, jest takie też pewne kryterium historii życia księdza prymasa, to było 75-lecie urodzin prymasa i jego 30-lecie sakry jego biskupi. Takie ciekawe zestawienie, myślę, że czasami pomaga nam też spojrzeć. Chciałbym, żebyście zobaczyli, bo to już kończę, że my naprawdę mamy w swoim regionie bardzo dużo wizerunków maryjnych. I ten Rywałt też tutaj, jako to miejsce, które nam się kojarzy, no jednym może bardziej z uwięzieniem, już bez znaczenia, ale też jest, ma tą historię maryjną i historię koronacji i obecności prymasa z tym bardzo ciekawym tekstem. I myślę, że to jest też historia, jak teraz ksiądz prymas będzie beatyfikowany, do, myślę, do takiego, taki nowy impuls w historii, myślę, tego sanktuarium za rok, w przyszłym roku będzie to 50-lecie, może warto pomyśleć już dzisiaj o tym 50-leciu i jakby trochę, nie wiem, może nawet w pewnym sensie ten testament, bo skoro prymas aż 2 razy, a już nie pamiętam, może gdzieś wcześniej jeszcze w tym tekście wspominał, ale w tym, którym przytoczyłem, tylko 2 razy mówił o tym 50-leciu, może warto, jest tutaj ojciec, ojcze, ale już ciebie nie będzie tutaj chyba,
ale no, przyjedzie tutaj. W każdym razie warto może pomyśleć, aby to 50-lecie rzeczywiście jakoś zaznaczyć, uczcić i przy okazji właśnie też przywołać księdza prymasa jako tego, który może być dla nas tym przewodnikiem. Ksiądz biskup, gdzie jesteśmy ostatni dzień tutaj, znaczy w tej odsłonie tych trzech spotkań, właśnie też pokazał taką odsłonę. Jak się prymasa poznaje, to między innymi w którymś momencie się dostrzega, że on może być tym patronem właśnie takiego, nazwijmy to, trudnego, wymagającego czasu. Takiego też poszukiwania, kiedy jakby nie ma innych znaków. Brakuje nam znaków, brakuje nam, no nie wiem, jakiegoś światła. I niektórzy mówią, brakuje nadziei. Prymas może być tym, który właśnie może nam towarzyszyć. I myślę, że jakby dla nas, dla tego miejsca, to tym wykorzystaniem tego prymasa to jest to są te jego ślady, które tu zostawił, czyli zapiski więzienne i może powiedzmy, nie wiem, i ta koronacja, ale i to kazanie, które to powiedział. To kazanie, które to powiedział. Może ono jest dla nas też takim, może być zaproszeniem, żeby się zanurzać jakby i dzięki niemu przeżywać coś ważnego też dla nas. Bardzo wam dziękuję za przybycie, za wysłuchanie. Myślę, że część z was już tą historię koronacji może mieć w swoim życiu. Może ktoś jest z was, kto był tu na koronacji? No proszę bardzo. No to 10 osób. Byłeś tu? No byłeś. 4 lata miał. 6. No. Także może ktoś z was zechce się coś, nie wiem, jakąś migawką podzielić albo coś powiedzieć. W każdym razie to dzisiaj nas jakoś tutaj też, ta koronacja nas tutaj dzisiaj trochę przytrzymała i myślę, że też trochę nas zaprasza, żeby może zrobić ten krok dalej właśnie w tej pamięci o księdzu prymasie. Dziękuję wam bardzo. Szczęść.